Do Jaszowca przyjechałem z żoną Aleksandrą, więc mam okazję pokazać miejsce, które ja na swój sposób potraktowałem jako moje. Kiedy pierwszy raz zwiedzałem Jaszowiec, 10 lat temu mniej więcej, było to dla mnie absolutne odkrycie. Kręgosłup całości, potoki Jaszowiec. Nad nim mamy ścieżki, promenady, przejścia piesze, jakąś przestrzeń wspólną. I dopiero wyżej zaczyna się pasmo ośrodków wypoczynkowych. Najniżej te, które są najbardziej rozproszone, czyli Gronowce, gdzie mamy główny budynek w górnej partii ze stołówką, z recepcją i niżej taki meandrujący korytarz, przy którym są moduły czy bloczki z pokojami dla gości. Dalej mamy nieco wyżej, bardziej zwarte liniowce, które składają się z takich dwóch linii zabudowy. I najwyżej, najbardziej zwarte, znacznie wyższe od pozostałych punktowce, więc takie no, kubiczne, zwarte budynki. Gdzieś między tym wszystkim pojawia się dom nauczyciela, zaprojektowany kompletnie nie od szablonu przez duet architektów Aleksander Franta i Henryk Buszko, autorów piramid w Ustroniu Zawodziu i projektowany już przez zespół Jerzego Winnickiego, zespół handlowo-usługowy, pierwotnie z kawiarnią, z jakimś kioskiem, pocztą. Jaszowiec jest dla mnie pewnym unikatem. Jest to miejsce, które zachowało dużo autentyzmu, dużo, powiedzmy, takiej swojej historycznej prawdy. Mamy do czynienia z wyjątkowym podejściem do zaprojektowania zespołu modernistycznej, nowoczesnej zabudowy w naturalnym krajobrazie w taki sposób, żeby tego krajobrazu możliwie, jeśli to się da, nie zniekształcać. I właśnie ta kameralna skala, ta dbałość o kontakt z naturą, no, wydaje się być tym, co może w przyszłości też być największą wartością Jaszowca. Oczywiście w ramach pojedynczego budynku no, te nasze oczekiwania są trochę inne niż były one w latach 60. Nie zmieniło się to, że odczuwamy przyjemność, wypoczywając bezpośredniej styczności z naturą. Pewna nieprzystawalność modelu wypoczynku z lat 60. do XXI wieku, do a teraz 2020 któregoś roku, no jest za dużym problemem. Nie możemy wymagać od użytkowników, żeby przyjeżdżali wypoczywać z pewną podbudową teoretyczną czy podbudową historyczną, bo nie o to w wypoczynku przecież chodzi. Bo już w XIX wieku stwierdzono, że żeby zabytek trwał, musi żyć. Ważne jest, żeby wyjść poza ten schemat, gdzie mamy z jednej strony złego inwestora, z drugiej strony dobrego konserwatora, a polem bitwy jest budynek, albo odwrotnie. Konserwator jest zły, a inwestor jest dobry. Jak widzimy, wszędzie tą ziemią niczyją jest architektura i ona ma najgorzej, jak wszystkie konflikty przekonują. Trzeba zastanowić się, czym jest Jaszowiec i czym może być i gdzie wartość tej architektury i tej urbanistyki się znajduje, bo chroniąc wszystko, no tak naprawdę nie ochronimy niczego.